7 października 1620 roku niedaleko Mohylowa zginął w walce z Turkami hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski. 2 września 1620 roku wkroczył do Mołdawii, chcąc wesprzeć gospodara Gracjaniego, który zamierzał zerwać zależność lenną Mołdawii od Turcji. Miał około 8 tysięcy żołnierzy. Część stanowiły wojska regularne, tak zwane kwarciane, część prywatne wojska magnackie, a część Lisowczycy, formacja najemna stworzona przez pułkownika Aleksandra Lisowskiego. Żółkiewski uwierzył informacjom Gracjaniego i błędnie uznał, że siły tureckie w Mołdawii są niewielkie. Gdy doszło do spotkania z armią Iskandera Paszy pod Cecorą, okazało się, że jest ona pięciokrotnie liczniejsza. Mimo to wojska Żółkiewskiego przez 2 dni toczyły tam z powodzeniem bitwę z Turkami. Hetman zamierzał walczyć nadal, ale wobec sprzeciwu magnatów, a zwłaszcza księcia Samuela Koreckiego, który postanowił bez względu na wszystko ze swoimi żołnierzami wracać do kraju, zarządził ostatecznie odwrót. Przez prawie 3 tygodnie wojska Żółkiewskiego przebijały się ku granicom Rzeczpospolitej, odpierając po drodze 17 szturmów armii Iskandera Paszy. W końcu 7 października, gdy do granicznego Dniestru pozostało około 10 km, w polskim taborze wybuchła panika. Wielu żołnierzy próbowało uciekać i prawie wszyscy zostali zabici lub wzięci w jasyr przez Tatarów i Turków. Ci, którzy pozostali, stawili opór pod dowództwem Żółkiewskiego, ale było ich zbyt mało, by odeprzeć ten szturm. Hetman Żółkiewski zginął z bronią w ręku. Do niewoli dostał się jego syn Jan, hetman polny koronny Stanisław Koniec Polski, książę Korecki i wielu innych. Rzeczpospolita straciła jednego z najlepszych dowódców w swej historii, męża stanu i szlachetnego człowieka.